Dzień dobry, witam Państwa. Mecenas Dobra Porada, czyli Michał Kralewski, radca prawny. Dzisiaj odpowiemy na następujące pytanie. Mieszkam w mieszkaniu komunalnym wraz z moimi rodzicami. Co stanie się z mieszkaniem po ich śmierci? Czy dalej będę mógł w nim zamieszkiwać? Mieszkanie komunalne, rzecz jasna, nie jest własnością osób, które w nim zamieszkują, zwanych lokatorów, stąd też nie podlega normalnym regułom dziedziczenia. Czyli mieszkanie komunalne, prawo do tego mieszkania nie jest prawem własności, no są też samo mieszkanie jako nieruchomość nie będzie częścią spadku. Nie oznacza to wszakże, że osoby, które zamieszkiwały z lokatorami po ich śmierci od razu muszą się wyprowadzić, czy też od razu tracą wszelkie uprawnienia do tej nieruchomości, tego zajmowanego lokalu. Lokal komunalny, tutaj zbliżony w podejściu do prawa spadkowego, właśnie podobnie jak umowa najmu. Czyli są pewne sytuacje, w których następcy prawni zmarłych osób mogą wstąpić w ten stosunek prawny pozostały właśnie po zmarłych lokatorach. Tutaj kodeks wskazuje, kodeks cywilny oczywiście wskazuje osoby, które takie prawo mogą przejąć. Od razu zwrócę uwagę, że mamy tutaj dwa warunki. Pierwszą jest grupa osób, którym to prawo przysługuje, drugim jeszcze dodatkowy warunek wspólnego zamieszkiwania. Skupmy się na razie na tym warunku pierwszym. Jak Państwo widzą, tylko niektóre grupy osób mogą ów stosunek przejąć, mogą kontynuować zamieszkiwanie w lokalu komunalnym. Jest to przede wszystkim małżonek zmarłego lokatora, o ile sam nie jest lokatorem, ale sam nie zawarł umowy z gminą. Może powinno być tak, że umowa jest spisana na obie osoby będące małżonkami. Do śmierci jednego nic nie zmienia w sytuacji drugiego, nadal jest stroną tejże umowy. Czyli małżonek, który nie jest stroną takiej umowy, może ją przejąć, podobnie jak dzieci tego lokatora i jego współmałżonka, także inne osoby, według których w chwili śmierci ów lokator był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych. Czyli nie chodzi tutaj o potencjalną możliwość, tylko aktywne tutaj świadczenia alimentacyjne wykonywane na rzecz określonej osoby. Wtedy taka osoba też ma uprawnienie do wstąpienia w ten stosunek i kontynuowania korzystania z lokalu komunalnego. Ostatnia kategoria osób to osoby będące we wspólnym pożyciu, tutaj popularnie nazywane takie wspólne pożycie konkubinatem. Przede wszystkim małżonek, konkubina, konkubent, dzieci zmarłego i jego małżonka oraz osoby, według których jest on zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, na przykład jego dzieci z innego małżeństwa, no niekiedy na przykład też członkowie dalszej rodziny. Czyli to jest ten pierwszy warunek, określający nam grupę osób, które w ogóle mogą ubiegać się o przejęcie tego mieszkania komunalnego i dalsze zamieszkiwanie tutaj w miejscu osoby zmarłej. Drugim warunkiem jest konieczność stałego zamieszkiwania z tą osobą w chwili śmierci danego lokatora. Czyli chodzi tutaj o moment stałego zamieszkiwania na chwilę śmierci. Czyli jeżeli ta osoba mieszkała ileś lat wcześniej, później wyprowadziła się i w chwili śmierci nie zamieszkiwała z tymże zmarłym lokatorem, to niestety takie uprawnienie nie będzie jej przysługiwało. Czyli jak Państwo widzą, mamy dwa warunki. Po pierwsze, musimy być w określonym kręgu osób. Po drugie, musimy stale zamieszkiwać, czyli to nie jest bywanie od czasu do czasu, odwiedzanie, jakby przychodzenie na dzień, ale jednak spanie w innym miejscu. Czyli takie stałe, normalne zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych, które istnieje w chwili śmierci takiej osoby. Jeżeli te dwa warunki są spełnione, to oczywiście możemy wstąpić do umowy z gminą i kontynuować korzystanie z tego lokalu komunalnego. No jeżeli nie, no to w takim przypadku umowa zawarta z gminą i zmarłym lokatorem oczywiście wygaśnie, no a pozostali członkowie rodziny, którzy nie spełniają tych warunków, mogą oczywiście domagać się o przyznanie takiego lokalu komunalnego na zasadach ogólnych, czyli muszą złożyć wniosek, on musi zostać rozpatrzony, muszą spełnić warunki stawiane przez gminę. To tyle, jeśli chodzi o kwestię dziedziczenia, oczywiście w cudzysłowie, lokali komunalnych, bo jak już Państwo zaznaczyłem na początku, to nie jest prawo własności, więc one nie jest, jakby sam lokal nie jest częścią majątku, nie jest częścią spadku. Niemniej określone osoby mogą wstąpić w tą umowę, którą zmarły lokator miał zawartą z gminą, chociaż oczywiście miastem. Dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Staramy się dość często uzupełniać filmy. Mamy specjalną playlistę poświęconą prawu spadkowemu. Zachęcam oczywiście do zapoznania się również z innymi filmami. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do widzenia.